Szanowni Państwo, kilka słów na temat pewnej zależności, jaka występuje pomiędzy różnymi typami przekaźników i ma związek z ich rozmiarem, czasem zadziałania i pobieraną mocą. Wszystko, co tutaj mówię, proszę jednak traktować jako subiektywną opinię oraz mieć na uwadze, że jest to dość stereotypowe podejście do tematu. Specjalistów w dziedzinie statystyki i metrologii proszę o nieoglądanie tego materiału, tak abym nie został zabity ich śmiechem. Wybrana tutaj próbka przekaźników jest absolutnie niereprezentatywna, zaś sposób pomiaru zupełnie amatorski, jednak wystarczający do zilustrowania poruszonego tematu. A teraz do rzeczy. Pomijając oczywiście wyjątki, które zresztą stanowią zasadniczą większość wszystkiego, co nas otacza na świecie, to zasadniczo w przekaźnikach da się zaobserwować pewien związek pomiędzy ich rozmiarem, czasem zadziałania i pobieraną mocą. Mowa będzie o zwykłych przekaźnikach w wykonaniu napięciowym. Przekaźniki z opóźnieniami, prądowe, szybko działające czy też inne wynalazki to inna para kaloszy. Przygotowałem zbiór wybranych przekaźników, które szczęśliwie znajdują się w moich skromnych zbiorach. Od miniaturowego MT-12 po kolejowe akwarium, czyli JRB. Doświadczenie to będzie polegało na zasileniu każdego z nich z napięciem w założeniu znamionowym i zmierzeniu ich czasu przyciągania i płynącego prądu, z którego wynikać będzie pobierana moc. Pomiar czasu odbędzie się poprzez nagranie przekaźnika z prędkością 120 klatek na sekundę. Prądu zaś ze wskazania zasilacza lub multimetru. Dokładność pomiaru wystarczy, aby określić zgrubną i względną relację między wartościami dla poszczególnych przekaźników. Jednak należy pamiętać, że zastosowane ustroje pomiarowe do niczego więcej absolutnie się nie nadają. Na początek najmniejszy MT-12 z cewką o oznaczeniu 135-5. 170 ohmów i prawdopodobnie 3200 zwojów. Pierwszy z brzegu z mojego pudełka. Tutaj zaznaczyć muszę, że w katalogu, który znalazłem, takie konkretne wykonanie przekaźnika nie jest wymienione, lecz metodą na oko i wpasowania gdzieś pomiędzy te wypisane w katalogu postanowiłem zasilić go napięciem 16 V. Czas działania bardzo krótki. Niech zatem w jego oszacowaniu pomoże zestawienie kolejnych klatek, nagrania w 120 klatkach na sekundę. Po przyjrzeniu się na obrazki wynik można oszacować na 2 klatki filmu. Zmierzone wartości, a także wyliczona z nich moc ukazane zostały w tabeli. Przekaźnik R15 w wykonaniu dwuzestykowym z cewką na 12 V. Warto zwrócić uwagę, że to jedyny typ w całym zestawieniu o nieoptymalnym kształcie cewki. Otóż ponieważ liczy się nie długość drutu uzwojenia, a ilość okrążeń. Cewki chude, a długie mają lepszy stosunek zwojów do oporu. Tymczasem przekaźniki R15 z racji kompaktowej budowy mają cewki bardziej wszerz niż wzdłuż. Czas przyciągania również krótki. Przekaźnik jest mały, cewka mała, indukcyjności niewiele, a mocy 1,2 W. Zestawienie kolejnych klatek również pomoże zmierzyć czas. Okazuje się, że umieszczając moment podania zasilania w klatce najstarszej, czyli prawo dół, przekaźnik w najmłodszej klatce, lewo góra, jeszcze nie łapie. Przesuwam czas zatem jeszcze o 2 klatki i w tym momencie następuje w lewym górnym rogu przełączenie. Wynik zatem szacuję jako odstęp 10 klatek. Przekaźnik B2. Dokładnie typ z końcówką 168-6. Cewki 2. Na cel doświadczenia połączone szeregowo. Katalogu pod ręką nie posiadam. Z racji, że kotwica łapała w okolicach 30 V, postanowiłem przekaźnik zasilić napięciem 48 V. Zwolnione tempo z licznikiem klatek w rogu dla pomiaru czasu zadziałania. Przekaźnik pod względem czasów zadziałania podobny do poprzedniej R15, aczkolwiek okazuje się ciut szybszy. Czas równy 8 klatkom, czyli okolice 67 milisekund. Przekaźnik B1. Dokładny typ nieczytelny. Metodą na oko napięcie ustawione na 12 V. Cewka 500 ohmowa, rzekome 18 mA. Szacuję moc na 0,25 W. Jest to już właściwego gabarytu przekaźnik teletechniczny, bardzo szeroko stosowany np. w centralach Strogera. Natomiast pochodny przekaźnik typu RL2 jest bardzo popularny w obwodach pomocniczych urządzeń ZRK. Czas przyciągania wynosi tutaj już 11 klatek filmu, co się przelicza na 92 milisekundy. Przekaźnik RMX17. Dewizowy oryginał tego, co znajdziemy w sterowaniach z rębowskich dźwigów licencyjnych. Aczkolwiek ten też z takiego sterowania pochodzi. Jak mawia broszura producenta, przekaźnik teletechniczny o wzmocnionych stykach. Uzwojenia oczywiście na cel eksperymentu spięte w szereg. Gabarytowo jest tożsamy z przekaźnikiem B1, aczkolwiek względem tegoż przekaźnika to cewka w przekaźniku B1 była wyraźnie chudsza. Niestety innych przekaźników B1, takich, w których szpula byłaby wypełniona po brzeg, w tej chwili nie posiadam. Moc pobierana w tym przypadku przez ten przekaźnik to 1 W, a czas działania da się oszacować na, okazuje się, że taki sam jak w przypadku poprzedniego B1, 11 klatek filmu. Przekaźnik JRB 11128, czyli oszklone żeliwne akwarium pierwszej klasy, z niezgrzewalnymi stykami i kotwicą odpadającą pod własnym ciężarem. Egzemplarz z cewkami RCM 29126 po 2 kiloohmy każda. Fabrycznie jest to przekaźnik na 12 V, tutaj jednak po przełączeniu cewek z równoległego na szeregowe połączenie może pracować przy 24. Czasy działania nie wymagają komentarza i tłumaczą, czemu przyciski w nastawniach należy obsługiwać długo i wyraźnie. Pobór prądu okazał się być tak mały, że wyświetlacz na zasilaczu nie ukazał żadnej sensownej wartości. Dlatego pomiar został powtórzony z wpiętym szeregowo multimetrem ustawionym na zakres 20 mA. Z racji takiej rozbieżności pomiarów, jak i zastosowanego multimetru, błąd pomiarowy zapewne stanowi tutaj główną składową wyniku. Od tego momentu wartość prądu w tabeli będzie wartością wyliczoną prawem Ohma z zadanego napięcia i oporu cewek. Czas wzbudzenia przy zwolnionym tempie. Okropna dłużyzna. 88 klatek daje 730 milisekund. Przekaźnik JRK 10110. Pełno tego po nastawniach przekaźnikowych znajdziemy podobno. Spotkałem się raz ze złośliwą opinią, że taki przekaźnik brzmi jak stara wersalka. To musi być zresztą ciekawe, czy ktoś kiedyś pomylił rozkładanie kanapy z utwierdzaniem przebiegu. Cewka tutaj jest już sroga i rozmiarem, i oporem, który jest równy 4 kiloohmom. Czasy działania podobnie jak przy JRB. Nazwijmy to, że wręcz dostojne. Co bez zwolnionego tempa już wyraźnie widać. Z napięcia i oporu wynika moc 144 mW. Dokładnie tak samo jak poprzedni JRB. Ten egzemplarz ma starte oznaczenia cewki, ale na innym udało się odczytać cewkę RCE 94-102, 39 tysięcy zwojów. Teoretycznie o 11 tysięcy mniej niż suma z uprzedniego JRB. Czas zadziałania jest jednak dłuższy. Po bardzo długiej obserwacji nagrania w zwolnionym tempie uzyskany wynik wynosi finalnie 147 klatek, czyli 1,2 sekundy. To już robi wrażenie. Ostatni w zestawieniu jest JRK 11111, dwurzędowy JRK. Tutaj moc pobierana wynosi ćwierć wata i jest większa, bo sumaryczny opór szeregowo połączonych cewek mniejszy niż cewki JRK 10. Warto jednak pamiętać, że ten przekaźnik to jednak dwukrotnie więcej żelastwa. A dźwięki? No cóż, może określenie wersalki tandemu byłoby tutaj słuszne. 22 pary styków, srogi rozmiar uzwojeń i wykonanie napięciowe ma swoje skutki. Widocznie inżynierowie Ericsona zwiększeniem mocy chcieli skompensować ryzyko dobicia czasami zadziałań do 2 sekund. No ale nie po to modernizowali te wszystkie zazulaki, żeby teraz małymi zielonymi guziczkami wolniej się przebiegi nastawiało niż przy bieganiu z kluczykami. Pomiar czasu działania. Po równie długim oczekiwaniu 119 klatek filmu. Praktycznie równa sekunda. Szanowni Państwo, daje to nam pewien stereotypowy obraz na przekaźniki. Widzimy wyraźny trend pomiędzy rozmiarem, mocą i czasem zadziałania. Naturalnie wynika to z tego, że elektromagnes o dużej sile i małej mocy z definicji musi być gabarytny. Oczywiście, istnieje nadprzewodnictwo, ale nikt nie będzie przekaźnikowni w ciekłym helu przecież taplał. Z praw fizyki można przecież też wnioskować, że im mniejsza moc, tym większy czas. Dodatkowo rozmiar ustroju kotwicy i styków też wpływa na ilość energii, jaką trzeba doprowadzić, aby ze styki przełączyć. Wniosek? Gdyby zebrać całą miedź na świecie i nawinąć z tego jedną potężną cewkę, to sięgałaby stąd do Raciborza. A czasy? Czasy by były niezłe. I moce? Moce też by były malutkie. Tym nieformalnym akcentem kończę ten nieformalny eksperyment. Jestem całkowicie świadomy, że można byłoby wybrać lepsze przekaźniki. Niestety obecnie moje skromne zbiory na to nie pozwoliły. Jeżeli jednak ktokolwiek z odbiorców tego materiału posiada zbędne przekaźniki, które zechciałby przeznaczyć na poczet mojego zbioru i przyszłych projektów, będę wówczas bardzo rad. Teraz dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia.